są dwa rodzaje osób. Jedni idą przez życie z wysoko uniesioną głową, biorą od życia wszystko, co się da. Drudzy natomiast pytają się o pozwolenie, czy mogą oddychać. Mam do Ciebie takie pytanie. Jeżeli wychodząc z domu, Twój partner czy Twoja koleżanka spojrzy na Ciebie i powie naprawdę w tym masz zamiar wyjść, to czy pójdziesz się przebierać? Jeżeli idziesz na spotkanie ze sobą, na której Ci zależy i ostatnie 2 godziny spędziłaś szykując się, robiąc makijaż, włosy, dobierając stylizację, to czy przed samym spotkaniem zajrzysz jeszcze w lusterko? Oraz trzecie pytanie. Jeżeli Twój szef powie Ci, że dostajesz ogromny awans, dostajesz ogromne wynagrodzenia, ale musisz wyjść totalnie poza strefę swojego komfortu, zacząć robić rzeczy, które wcześniej do tej pory nie robiłaś, to co powiesz? Jeżeli na te wszystkie 3 pytania odpowiedź brzmi tak, to wideo na pewno dla Ciebie. Zapraszam. Cześć, nazywam się Iwanka Karpik i w tym nagraniu chcę podzielić się głównymi wskazówkami, które kształtują samoocenę, które pomagają zwiększyć pewność siebie i najważniejsze, pokochać samego siebie. My wszyscy mamy tak zwany instynkt zwierzęcy, czyli odczuwamy inną osobę. Często jest taka sytuacja, że idzie po ulicy piękna kobieta, patrzycie na nią, bardzo ładna, ładnie ubrana, wszystko jest dopasowane, wszystko jest idealne, ale coś z tą kobietą jest nie tak. I ta kobieta, sama tego nie rozumiejąc, wysyła swojemu otoczeniu sygnał, że w środku nie jest pewna siebie. Ona sobie myśli, Boże, rozczachrały mi się włosy, albo gdzieś tam pasemko mi wyleciało zza ucha, albo Boże, dostałam wyprysk, chyba wszyscy go widzą. Ona sama nie uświadamiając tego, ona akcentuje uwagę na tym, że coś jest z nią nie w porządku. A z drugiej strony jest dziewczyna, która jest ubrana na sportowo, która ma rozczochrane włosy, jest z wyprostowaną sylwetką, z szerokim uśmiechem i wszyscy za nią odwracają głowę. I ta pewność siebie wychodzi z zewnątrz. Chcę Wam opowiedzieć o takich 3 filarach, które kształtują naszą samoocenę. Pierwszy filar to są nasi rodzice. Samoocena bierze się głównie z dzieciństwa. I jednych rodzice wychowują w taki sposób, ty moja królowo, u ciebie wszystko wyjdzie, za cokolwiek się nie weźmiesz, dasz radę, możesz wszystko. Drugich natomiast wychowują w taki sposób, że nie rób tego, tam nie idź, cały czas bałaganisz, wszyscy dzieci normalnie, a z tobą jest coś nie tak, nic u ciebie się, nic nie wyjdzie i po prostu bądź cicho, nie wychylaj się, bądź tak jak wszyscy. Jedna osoba rośnie z przekonaniem, że świat należy do niej, druga osoba rośnie z przekonaniem, że lepiej trzeba być cicho, trzeba być szarą myszką i się nie wychylać. Drugim filarem to jest samokształcenie się. I nie mówię tutaj o edukacji, tylko o pracy nad własnym sobą, nad swoim ja, o zdobywaniu wiedzy, o przepracowaniu przekonań, o rozwijaniu się w konkretnej dziedzinie. I trzecim filarem to są nasi partnerzy. Zazwyczaj to są mężczyźni, którzy, jeżeli kobieta jest zakochana, jest bardzo młoda i takie podczas kłótni, w złości powiedziane zdania może zostać na całe życie. Tutaj własny przykład z mojej historii, z mojego dzieciństwa. Spotykałam się z chłopakiem, który podczas kłótni powiedział mi, że jestem nikim, jestem szarą myszką. I ja przez większość swojego życia żyłam w przekonaniu, że nie jestem ładna, nie jestem atrakcyjna, nie byłam pewna siebie i gdzieś tam cały czas byłam właśnie tą kategorią ludzi, o których się mówi, że prosiłam pozwolenie na to, żeby oddychać. Cały czas musiałam sprawdzać, czy to robię dobrze, potrzebowałam akceptacji, potrzebowałam cały czas czyjegoś takiego potwierdzenia, że tak, dobrze robisz, wszystko ok. I co zaczęłam robić, żeby tą samoocenę zmieniać? W momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że jest mi niewygodnie z tym, że często słyszę od znajomych, że jestem ładna, że jestem atrakcyjna, że wszystko mi się uda, natomiast w środku były zupełnie inne wartości, zupełnie inne przekonanie i myślałam sobie, chyba ta osoba coś ode mnie chce. To nie jest prawda. Sama siebie cały czas sabotowałam. W momencie, kiedy zaczęłam pracować, i to trwało już od dobrych 4 lat, wzięłam się za siebie i stwierdziłam, że biorę życia we własne ręce. Biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje, na siebie. Bo w momencie, kiedy gdzieś tam myślałam, on mi to zrobił, mama mi to zrobiła, to jest przez rodziców, to jest przez szkołę, cały czas gdzieś spychana była ta właśnie odpowiedzialność na kogoś. W momencie, kiedy stwierdziłam, że zajmuję się sobą, biorę odpowiedzialność za swoje życie we własne ręce, zaczęło się zmieniać.
I pierwszą taką zasadą, czy taką wskazówką, która pomaga zwiększyć samoocenę i pomaga właśnie zauważyć, że problem z samoakceptacją jest głęboko wewnątrz, to jest dostrzeganie tego, co mówimy sami do siebie. To jest bardzo ważne zadanie, to jest, można powiedzieć, dość ciężkie zadanie. W momencie, kiedy zaczniecie się zastanawiać, zaczniecie słyszeć ten głos w głowie, co Wam cały czas powtarza i uwaga, zaczniecie zapisywać te myśli, co sama do siebie mówię, jak siebie krytykuję, patrząc na siebie w lustro, kiedy się rano budzę, co mówię do siebie, czy mówię do siebie, cześć Liśno, przed Tobą dzisiaj super dzień, czy patrzę i mówię, ojeju Boże, jaka napuchnięta, jaka niewyspana, co to w ogóle za twarz? W momencie, kiedy taki tydzień weźmiecie sobie za zadania spędzenia takiego tygodnia w swojej głowie, czyli ja jestem takim reporterem i tylko po prostu cały czas słucham, co ta osoba ma do powiedzenia, czyli co ten wewnętrzny głos mi mówi i zacząć to zapisywać. Będziecie zaskoczeni, jakie negatywne słowa, jakie negatywne przekonanie, ogólnie jaki negatywny wydźwięk brzmi. Drugie. W momencie, kiedy to zapiszecie, te słowa, które do siebie mówicie i zapiszecie te przekonania, które macie na własny temat, na przykład nie wychodzi mi, nie jestem atrakcyjna, nie jestem pewna siebie, nie jestem inteligentna, jestem gruba i tak dalej, zapiszecie te przekonania, to obok nich zapiszcie, skąd je macie. To jest dość długa praca, to jest dość ciężka praca, bo tak się mówi, że najcięższa praca to jest i najcięższa walka to jest walka ze samym sobą. Najcięższa praca to jest praca nad własną zmianą. Zacznijcie zapisywać, skąd macie te przekonania, to zobaczycie, że większość jest od rodziców, od przyjaciół z dzieciństwa, od jakichś bliskich osób. Gdzieś tam coś jest z telewizji, coś jest gdzieś z jakiejś reklamy. To już będzie ogromny krok do uświadomienia tego, że to, co myślicie na swój temat, to nie są Wasze własne myśli. To są myśli narzucone przez kogoś innego. Jest takie powiedzenie, że powiedz komuś 100 razy, że on jest świnią, ta osoba w to uwierzy i zacznie zachowywać się jak świnia i zacznie właśnie wydawać dźwięki jak świnia. Niestety, nie wiedząc tego, nasi rodzice wychowywali nas w jaki tylko sposób mogli, chcieli nam dać najlepsze, co mogli na dany moment, innego nie umieli i wychowali bardzo często przez destruktywną krytykę. Czyli chcieli, żeby było lepiej, żeby to dziecko coś osiągnęło i zamiast tego, żeby mówić uda się Tobie, rób, ucz się, to mówili ucz się, bo nic z Ciebie nie będzie. I powtarzając to 30 razy, osoba sobie koduje w głowie, że nic z niej nie będzie. Albo najczęstsze takie, co się mówi dziewczynkom, że dziewczynki się nie powinny wychylać, dziewczynki to powinny być ciche, dziewczynki powinny być pokorne. I potem wyrasta taka młoda, piękna kobieta, która jest nieśmiała, która wie, że nie powinna się wychylać, która wie, że dziewczynki powinny być pokorne, powinny być ciche, a już dawno nie jest dziewczynką, tylko dorosłą kobietą, która powinna iść przez życie z wysoko uniesioną głową, a ona niestety jest nadal tą małą dziewczynką i mało tego, w taki sam sposób dalej, nie uświadamiając tego, wychowuje swoje dzieci. Trzecim sposobem, po tym jak zaczęliście patrzeć na to, wsłuchiwać się w to, co do siebie mówicie, wypisaliście te przekonania negatywne oraz kto ich Wam powiedział, skąd macie te przekonania. Trzecim sposobem są jest taki układ z samą sobą. Czyli wybieram, jeżeli na przykład zauważyłam, że cały czas mówię do siebie, nie uda mi się, nie uda mi się, zaczynam tylko cokolwiek robić, od razu siebie sabotuję, to układam z sobą taką ugodę, taką zmowę, tak? Czyli to będzie mój sekret samą sobą. Na przykład tutaj mam taki sznureczek, który sobie zawiązuję i zawiązuję go w takim wysokim stanie radości, kiedy czuję się bardzo dobrze, kiedy czuję się szczęśliwa. I to jest taka moja umowa z samą sobą, że ja przez cały czas, do kiedy właśnie mam to na ręce, ja będę sobie powtarzać to, czego ja potrzebuję. Czyli jeżeli na przykład cały czas mawiałam sobie, że nie jestem atrakcyjna, to będę zauważała, jak ładna jestem, co we mnie jest fajnego. Czyli jeżeli na przykład będę gdzieś tam cały czas mam problem z własną samooceną, to będę sobie powtarzać, że codziennie jestem coraz bardziej pewna siebie. Czyli żeby dostrzegać, że nie krytykuję siebie, tylko coraz bardziej siebie chwalę. Bardzo łatwo nam jest mówić komplementy innym, bardzo łatwiej nam jest chwalić innych, docenić innych, ale w swoją stronę to jesteśmy najgorszymi krytykami ever.
Kolejną rzeczą, czwartą rzeczą to są afirmacje. Afirmacje, mówię się, że nie działają. Nie działają one dlatego, że jeżeli na przykład jest kobieta, która ma nadwagę, ona stoi i patrzy w lustro i mówi sobie jestem szczupła, wiadomo, że mózg to będzie odrzucać, no bo widzi przed sobą kobietę, która ma o 50 kg za dużo. Natomiast jeżeli zacząć mówić sobie, że idę w drogę do odchudzania, codziennie pracuję nad swoim ciałem, codziennie coś robię, żeby siebie pokochać, żeby afirmować to, żeby cały czas powtarzać, nie że jestem gruba, coś ze mną jest nie tak, tylko robię codziennie coś, żeby to zmienić. Kolejną rzeczą to jest, kolejnym takim punktem, wskazówką, to jest samokształcenie się. I tutaj wiecie, że nie można być ekspertem we wszystkim, nie można wiedzieć wszystkiego. I jeżeli wybierzecie konkretną dziedzinę, która Was interesuje, czy to na przykład, nie wiem, makijaż, czy to na przykład blogerstwo, czy to na przykład Wasza praca, czy tam na przykład ktoś jest lekarzem, czy ktoś jest prawnikiem, czy na przykład ktoś jest mamą, to wybrać tą konkretną dziedzinę i wyspecjalizować się w niej na maksa. Dowiedzieć się z niej najwięcej, jak potrafię. Żeby móc powiedzieć, okej, nie znam wszystkiego, ale w tym czuję się pro. W tym jestem zarąbista. I w tym momencie, kiedy będę wiedziała, że w tym aspekcie mojego życia ja jestem super, to tak ogromnie wpływa na samoocenę, to tak ogromnie wpływa na tą akceptację siebie. Też bardzo ważne pamiętać, że to jest proces. To nie wydarzy się z dnia na dzień, ponieważ na tą samoocenę, jeżeli masz lat 25, 30, 40 lub więcej, to na tą Twoją obecną samoocenę pracowałeś całe życie. Więc to się nie wydarzy z dnia na dzień, z nocy na noc, czy z tygodnia na tydzień. To jest raczej dłuższy proces, to jest może potrwać kilka miesięcy, może nawet potrwać u niektórych osób kilka lat. Moja przemiana osobiście zajęła 2 lata, gdzie zaczęłam pracować z lustrem. Tutaj Wam polecam Louise Hay, ona ma takie bardzo fajne afirmujące słowo, to się nazywa praca z lustrem. Gdzie stajesz do lustra, patrzysz na siebie i mówisz, że kochasz się, że akceptujesz siebie taką, jaką jesteś, czy taką, jakim jesteś. To jest dość ciężkie zadanie, dlatego że niektóre osoby na początku, patrząc na swoje właśnie odbicie w lustrze, ciężko im w ogóle powiedzieć cokolwiek miłego, cokolwiek pięknego w swoją stronę. Tak jak już powiedziałam, to jest proces, to jest praca. I kolejną taką ostatnią wskazówką to jest po prostu przestać marudzić. Przestać narzekać, przestać dostrzegać tylko te negatywne rzeczy, które dzieją się wokół Ciebie i te negatywne cechy charakteru i te minusy, które masz. Jeżeli nie odpowiada Tobie Twoja nadwaga, jeżeli nie odpowiada Tobie twoje ciało i te Twoje falbany na brzuchu, to weź się za siebie, weź schudnij. Jeżeli Ci nie pasują Twoje włosy, to pójdź do drogiego fryzjera, który Ci to ułoży. Jeżeli nie pasuje Ci, jak się ubierasz, czy jak mówisz, czy jak się zachowujesz, to weź to zmień, zacznij nad tym pracować. W momencie, kiedy zaczynasz pracę, kiedy jak się mówi, że podróż w 1000 mil zaczyna się od pierwszego kroku, w Twojej głowie powoli zaczyna coś się zmieniać. Zaczynasz dostrzegać, że ojej, ja już nie jestem taką osobą, jak byłam wczoraj, czy jak byłam przedwczoraj. Ważne bardzo, żeby się nie porównywać, bo często nam media narzuca etalony piękna, jak ma wyglądać kobieta, jak ma wyglądać mężczyzna, jak ma się zachowywać, jak ma mówić, jak ma się ubierać. Zewsząd jesteśmy otoczeni takim luksusem, bogactwem, takim pięknym ciałem, a potem patrzymy na siebie w lustrze, patrzymy na swój styl życia, myślimy sobie, Boże, co się dzieje w moim życiu? Ja nigdy w życiu nie będę na tym miejscu. I bardzo tutaj jest ważne porównywać siebie do siebie wczorajszej, czyli ja z dzisiaj, do ja z wczoraj, do ja z poprzedniego miesiąca, do ja z poprzedniego roku. W momencie, jeżeli zaczniecie to robić i najważniejsze, zaczniecie pracować nad tymi przekonaniami, które macie na własny temat i które do siebie mówicie, bo bardzo często w ogóle nawet nie jesteśmy świadomi, co mówimy sobie na swój własny temat, to już zaczną się ogromne zmiany w Waszym życiu. O przekonaniach będzie kolejne nagranie, bo to jest po prostu ogromny temat, to jest, można powiedzieć, zmiana całego Waszego życia w lepszą stronę i takie przewrócenia wszystkiego do góry nogami, żeby potem żyć życiem, o którym się marzy. Jeżeli to nagranie Wam się podobało i zmusiło Was do refleksji oraz do zmian, koniecznie zasubskrybujcie, zalajkujcie, podzielcie się w komentarzu, a ja zapraszam Was do kolejnych filmików o pracy nad własną samooceną, nad własnymi przekonaniami oraz nad miłością. Do zobaczenia!